Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio. Cześć Hiszpanki i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I to już chyba u mnie nawet po raz trzeci z rzędu w tej lidze. Nagrywam kolejny materiał z kolejnym meczem, gdzie poprzedni mecz był dla mnie przegrany z Rage'em. I uważam, że takie mecze z Rage'em i przegranymi nie będę wrzucał. To w ogóle nie ma sensu, jeszcze nic nie strzeliłem, to już w ogóle jest katastrofa. Dobra, zapomniałem jeszcze Puyola dać, to już jest w ogóle katastrofa. No nie wiem, co ja mam robić z tą Hiszpanią, ta Hiszpania mnie już po prostu zaczyna powoli irytować. Ale nie wiem, co ja z nimi zrobię. Jak oni mi przegrają szóstą ligę i spadnę do siódmej, to ja ich wszystkich w pizdu quickseluję. No może nie wszystkich, z Realu Madryt jeszcze tam zostawię. Ale kurwa, z Barcelony to normalnie w pizdu z nimi będzie, bo ja po prostu już denerwuję się co mecz, czy ta Hiszpania coś w ogóle zrobi. Kurwa, Iniesta kozaczy, myśli, że ma ile strzałów? 72? I myśli, że strzeli gola. Ale nie strzelił, jak widać. David Villa nawet mnie dzisiaj rozczarował, bo myślałem, że chociaż on się wykaże honorem i nie zhanibi się do reszty, ale nie, dzisiaj też, kurde, nawet David Villa. Pedro, no, dobre akcje chciał zrobić, ale no, niestety, nic. A Diego Costa to już w ogóle brak słów. No nie wiem, on tak dalej będzie grał, to ten koleś będzie na stałe za niego i wprowadzę najwyżej jeszcze innego piłkarza z Hiszpanii, z BBVA, no. Ja już po prostu tracę głowę. Nie wiem, jak to dalej się będzie toczyło. Dobra. Mamy 11 punktów przewidywanych. Bożem przegrał jeden mecz. O, mamy 69 punktów zdobytych. Taka pechowa liczba, widzicie nawet. Dobra, nieważne, tym się nie przejmujmy. Zaczynamy mecza. Ej, kurwa, ja nie wiem, co mi się znowu trafi. Ja już po prostu nie żywię nadzieją, że mi się trafi jakiś łatwiejszy przeciwnik. Ciągle będę miał jakieś trudności. Co jest grane? Fajnie, że teraz FIFA nie odpowiada. Kuźwa. W ogóle FIFA nie reaguje chyba. Kuźwa. Teraz mi przeciwnika nie chce nagle wyszukać. Takie syfy. Będzie mi teraz pół godziny szukało przeciwnika. Dlaczego on opuścił? Jakie debile. Ej nie. To już jest przesada. O, dobrze. Armia XG. No, widzę, że Polak. Polak w chuj. O, też ma nawet koszuleczki z Barcy. A, BPL-em chcesz mnie straszyć, Polaczku, ty. Rooney, szczurle. O, ma Sancheza nawet. No, będzie ciekawie. O. Podolski na środkowej obronie. Nie wiem, jak on to zrobił. Dariusz Makowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witają państwa. Dobra, ale macie mi grać. Dzisiejsze spotkanie. No i już, nasza piłka. Tu trzeba być spokojniejszy nieco. Choć nie liczę na spokój, bo mam wrażenie, że BPM nie może znowu rozgromić. Co się zatrzymujesz? Dobrze, Puyol. Dobra, jest Puyol. Może się coś jeszcze z tego wydarzyć. I chuj, Pedro już stracił piłkę, ale jest nasza. To dobrze. Juan Fran do Pedro i on już wyprowadza dla nas pierwszą akcję. Pięknie. I jedziesz. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. No i chuj. I nic. Pierwsza akcja i do dupy. No kurde, sędzia też ma te same kolo. A czemu ja w ogóle... Ja na pewno mam koszulki z Barcy? Ja mam wrażenie, że nie. Ale chyba mi się tak wydaje. Mam te koszuleczki z Barcy. Dobra. Bo on te ma z drugiego koloru. I on ciągle piłkę wybija. To mnie zastanawia dlaczego. Tu do Pedro. I teraz... Ej, mamy rożnego. Dzięki. Dzięki. Może się teraz obudzą i strzelą gola? Chuj, ma Piotrka Czecha. Niedobrze. A jego Piotrek powinien dobrze bronić. Pikę na ataku. Pojebało cię już. Pikę do reszty. I chuj. Puyol. Dobrze. Xavi. Xavi, pchaj się. Czemuś ty się nie pchał w ogóle? I chuj.
Dobra. Alexis. Dobrze Puyol zrobiłeś w sumie. O, zatrzymał piłkę. A to ciekawe. A to ciekawe. Lol. Coś mi podanie nie wyszło. No widać, że jakiś cienias. Ma BPL, ale grać nim widać nie umie. Za bardzo. Oluju. Oluju, Juan Fran wypierdol to. Dobrze. Ty chyba nie zrozumiałeś słowa wypierdol. Dobra, pikę przynajmniej nie wykopał, a podał. Pedro. Jedziesz, kurde, Pedro. Ja jeszcze w ciebie wierzę. Lub nie. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Kurwa, Costa, jesteś genialny. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ty powinieneś być na środku, gdzie Pedro ci miał dośrodkować. Jaki Żyd. O, Iniesta. Ło, ale zajebał. Znowu. I znowu mi nie wyszło. I znowu mu nie wyszło. Uwaga, uwaga, bo on tu Runejem chce mnie zaskoczyć. Dobrze, Puyol. Ej, nie, nie wierzę, że cała obrona wyszła. Iniesta. Nawet Iniesta już musi iść na obronę, bo reszta obrony to ma w dupie. Dobra, Pedro. Pedro! Luju. Dobrze. O, jak miło. Takie cienkie podanie, ale jest podanie. O, i znowu nasza piłka. W ogóle to jest niewiarygodne, że ciągle my mamy piłkę. Dobra, wyrzucaj piłkę tutaj. No walcz o tą piłkę, dobrze. Diego Costa, co on tam robi? Jaki debil. Ej nie, ten to ma dzisiaj chyba normalnie downa. Ja mu nie każę tam być, a on sobie idzie. No dobra, Pedro. De Michelisa ma. Dobra, i nie sta podanie do Costy. Ale Costa spierdolił, jak zwykle. Nie, ten Costa zaraz zejdzie na zmianę. Moja cierpliwość się już do niego powoli zaczyna kończyć. Dobra, Fellainiego gońmy. Nie wierzę, że takiego Fellainiego nie umiecie dogonić. Dobrze, Puyol. Zajebiście wręcz. Pedro, biegnij. Ty, patrz jak on prześciga wszystkich. No dobra, tego Vermaelena to nie dał rady, bo w lepszej obronie jest tutaj. Dobra, ale... Kurde, myślałem, że przyjmie tą piłkę jakoś. No co tak stoisz i czekasz? Xavi, dobrze. Aha. No i piłka jest cały czas nasza. Dobra, Costa, może z daleka. Ja pierdolę. No ja nie wierzę w Costa już. Ja już po prostu w tego cwelucha nie wierzę. Nie, jak on dzisiaj... Jak on w tej połowie nic nie trafi, to on schodzi. Dobra, Villa, ale Villa, czemu ty nie szłeś na skrzydło? O, Puyol, Puyol. Dobrze, Xavi, Pedro. Pedro! Kurwa, stracił piłkę też. No i teraz Alexis Sanchez, szybki w chuj. Dobra. Dobrze, Juanfran, łap. Czemu tej piłki nie złapałeś? Valdes. A zresztą mi tak był rożny w sumie. Dobrze. Nie jest tragicznie. I Jordi Alba. Podasz zaraz do Dawidka. A, Dawidek jest chyba w tyle. No, do Diego Costy musiał podać. Który on... Co on robi z tą piłką? Ja pierdolę już drugi raz! Costa! Ej nie, on zaraz pójdzie na Quicksela. Zaraz ten debil pójdzie na Quicksela i się skończy jego gra. No i znowu. Do trzech razy sztuka, debilu. Dobrze, kurde, teraz działa. No i strzelamy z rożnego. Ale kurde, Costa w końcu. No na kij mi po raz drugi i jej pokazujesz powtórkę, na chuj mi to. Dobra, no i jego Czech wypiąstkował, ale biegniemy po piłkę i działamy jeszcze. O, może nawet obrońca zrobi dośrodkowanie. Dograł w pole karne. Ej, chuj. Teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. No, ale za słabo i nie sta, kurde. Co ty myślisz, że strzelisz gola z takiej siły w życiu? Musiałbyś się i nie sta naprawdę postarać. Dobra, teraz tu podanie. I Villa, w tobie kurwa nadzieja. Bo ty tutaj jesteś moim uwielbieńcem w Hiszpanii. Luju, nawet się wysłowić nie mogłem powoli. Dobra. Kurwa, Xavi po raz kolejny mnie chce chyba wkurwić. On zaraz pójdzie na zmianę. Poważnie.
Xavi i Costa. Obaj pójdą na zmianę. Chuj mnie to obchodzi. No wyrzucaj tą piłkę. I chuj, kurwa, obrona w tyle. I Pique musi zapierdalać ze środkowej obrony. Ja pierdolę. Ten się wyglebić jeszcze musiał. Dobra. No co ty, Iniesta, zrobiłeś? Jakie downy dwa! Boże, nie ma gola! Ale downy dwa! No po prostu downy dwa! Ty, Costa, wypierdalasz. I Xavi, ty... Xavi, ty jeszcze mnie wkurwiłeś na tyle, ale Costa, won mi stąd. Widać, że ty w ogóle jesteś do dupy. Co ja tu jeszcze mogę wprowadzić? No na razie nic. Costa wypierdolę, bo on tu dzisiaj nic nie robi. On w ogóle przestał grać. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Dobrze, trzeba się skupić. Druga połowa, jest remis. Nie chcę z nim dzielić się punktami. Nie chcę jednego punktu. Chcę to wygrać. I wierzę, że mi się to uda. No i Iniesta, co robisz na ataku, kurwa? Ty masz pomagać, a nie atakować. I Juan Fran, obrońca, zabrał napastnikowi Runiejowi piłkę. No i Pedro stracił piłkę. O, Pedro, ale o, jest okazja. I do środku i to teraz. I chuj, nikogo tam nie było. Czemu nie biegniecie po tą piłkę, debile? Jak ja wam każę. Dobra. Teraz Sergio Busquets. O luju, nic. Nic a nic. Ale nasza piłeczka jeszcze. To jest okazja na kolejne dośrodkowanie z Rożnego. Xavi. Jak zadupił, ale nic. Ty patrz, cały czas go atakujemy. Nawet teraz obrońca zrobi dośrodkowanie. I chuj. Dobra, ale chyba już się nasze akcje skończyły. Nic nie wykorzystaliśmy. Znowu piłka nasza. I kolejna okazja na atak. Dobra, Busquets. Kurde, no wywrócił mi piłkarza, debil jebany. A teraz Sanchez. Sanchezowi trzeba piłkę zabrać. Jebanemu. A, widać, że piłki nie umie kontrolować. To już w sumie widać. No to mamy prostego przeciwnika, tylko trzeba mu strzelić jednego gola i wygrywamy. Dobra, Villa, w tobie nadzieja. Jesteś szybszy od niego, dobrze. I jedziesz, i jedziesz! No nie! Dlaczego słupek? Ja pierdolę! No już nie wydolę zaraz. Zaraz po prostu mnie coś weźmie. Villa, jeszcze raz. I chuj, musiał mnie przepchnąć Milner jebany. Czemu nikt po tą piłkę nie biegnie? Weźcie im te piłki, zabierajcie częściej. Sergio Busquets. Sergio Busquets, dobrze. Je... Kurwa. Andres Iniesta. Iniesta, podaj to dobrze. Dobra, Busquets, dośrodkowanie. No ja pierdolę, już zrobiliśmy chyba 10. akcję, gdzie kurde nic nie strzeliliśmy. Dobra, Pique. Moonlane. I chuj. Chyba drugi Costa się rodzi. Puyol, podaj to dobrze. Busquets. No biegnij tutaj środ tą piłkę. Czekaj, niech się on tu wykaże. I chuj, gównem się wykazał. Zabrali mu tylko piłkę bardziej. Dobra, Villa. Jakie dośrodkowanie? No nie wierzę, znowu niewykorzystana akcja. Dobra piłka, no strzela! Pedro! Co tak słabo? Co za idiota, nie już. Ile akcji myśmy to wykonali? I nic. Weź ty zapierdalaj po tą piłkę. Dobrze, Valdes. Akcja niczego sobie. Złe podanie i strata w środku pola. Co to było? Dobrze. Moonlane. Moonlane! No znowu stracił piłkę. No ja po prostu nie wierzę w tego człowieka. Dobra. Tu podanie. I chuj, strata piłki. Aha, nadział już samego siebie. No, pozdro. Widać, że ten koleś gra do dupy. Ale Villa! Co robisz? Dobra, i nie stać ci pomógł, ale teraz biegnij i kurwa się przepychaj. I jedziesz. No i mamy Rożnego. Dobrze. No strzelcie w coś w końcu. Puyol, kurwa, no.
Dobrze, było tylko ten Czech wszystko chce bronić. Juan Fran, dobrze. Tylko takie trochę za krzywe to podanie było. Dobra. Moon Lane. Moon Lane, biegnij. Jesteś szybki. Teraz. No co tak lekko? Mocniej nie umiesz. Dobrze. Teraz Villa. Kurwa. Dobrze, Villa, ale ten Czech. To jest katastrofa. Dobra. No, za lekko dośrodkowaliśmy. Jego Czech złapał. Ej, ten mecz jest jakiś wyrównany i te w cholerę. Ej, nie dajmy mu strzelić gola. W życiu. No gońcie tego Artetę. Ja pierdolę, nie umiecie go teraz dogonić? Łap to. Dobrze. Masz ty szczęście, Waldy, żeś ty to złapał. Bo inaczej bym cię ukatrupił. Dobra, Villa. Biegnij. Villa, przepchnij się. Kurwa. O, jest walczator hiszpański. I chuj, rożny. Wykorzystajmy to teraz. Ja pierdolę. Nie, no nic nie umieją dzisiaj wykorzystać. Żadnej akcji. Pujol, kurwa. Pujol zabrał piłkę na ataku. Kto by pomyślał? Aha, faulowałem. Co za debil. No i 5 minut. I będzie po jednym punkcie. Ja chcę to wygrać. Chuj mnie to obchodzi. Villa. Rozpędź się chociaż raza porządnie i dośrodkuj to jakoś dobrze. No i chuj. Xavi! Ja pierdolę! O, rożny. Dobrze. Dobrze. Kurwa mać, pikę! Ja nie mogę. No i on je 11 razy obronił. Dobra, Moon Lane. Moon Lane! Ja nie mogę, no piłkę ci za... Ty też dzisiaj cienko grasz. Nie myśl sobie, że jesteś jakimś wyjątkiem. No na litość boską, strzelcie chociaż jednego gola i mamy wygraną, 3 punkty. Ja pierdolę, nie. Pikę wykop to. Ale czemu tak mocno? Przyszedł po to, nie pójdę po tą piłkę, nie da rady. Idiota. No ten Pique to jest idiota, ja następnym razem daję Sergio Ramosa za niego. Po prostu idiota jak nic. Mertesacker, chujanie z Saker. A teraz Sanchez. Nie, no nie może nam teraz strzelić gola. Wypierdalej. A, jeszcze dał im rożnego. Chuj, niedobrze. Dobrze, Valdes. Kurwa, dzisiaj wszystko broni. No nie! Masz piłkę, dobrze, biegnij. No biegnij! Biegnij, kurwa, teraz okazja! Ja pierdolę! I chuj, nic! Pedro! Co jest? Aha, faulowałem. Ja pierdolę, gdzie ja faulowałem? I chuj. To był wyrównany mecz. Nic. No całkowicie nic. Ten mecz to było wyrównanie. Ja pierdolę. Ale dobra, Iniesta tu dzisiaj się popisał. Nie ma co. A Diego Costa to jest w ogóle... To jest katastrofa. Dobra, chociaż ten jeden punkt jest na pocieszenie. No nie mam co narzekać. Dobra, ten mecz nie był najgorszy. To był wręcz wyrównany, to był równy z równym i takie mecze są chyba najbardziej emocjonujące. Kto mnie tam wyprzedził? No cieszę się, żeś mnie wyprzedził w rankingu, no ja się cieszę, naprawdę, ale co mnie to obchodzi? Dobra, mój wniosek jest jeden i prosty. Co? Komuś, temu się kontrakty skończyły, jebanemu. Temu zaraz damy i będzie siedział cicho. Patrzcie, ile mam już tych kontraktów. To jest w ogóle katastrofa, że tyle posiadam. I chuj, wniosek jest jeden. Ja już Koście nie ufam, ja już na nim nie mogę polegać. Tego Costa, no przykro mi, ale musisz trochę odpocząć. Bo ty widać po tych 5 golach, które najebałeś w jednym meczu, ty już kompletnie się wypaliłeś. Człowieku.
gra się nie kończy tylko na 5 golach i twoja kariera finito. Dobra, tak ogólnie meczek był bardzo wyrównujący. Koleś, no widać, Polaczek, to nawet dobrze grał. Chciał grać dobrze. No mamy remis kolejny. Ale no mamy ile jeszcze meczy? 4 mecze nam zostały, nie? 3 mecze, o kurde. To niedobrze. 3 mecze nam zostały i mam chyba wrażenie, że chyba do tej piątej ligi się nie dostaniemy. Będziemy siedzieć w szóstej. O ile nie spadniemy do siódmej, tak? Bo, ale są małe szanse teraz, żebym dostał się do ligi piątej. Małe. Ja po prostu musiałbym tyle siły z siebie wycisnąć, żeby zdobyć te 9 punktów i przejść przez awans. Ledwie, ale przejść przez awans. Dobra, na mistrzostwo już szans nie mam, to jest pewne. A Hiszpania, no widać, na tej szóstej lidze w ogóle nie pasuje. Nie wiem, jeszcze mają 3 ostatnie mecze. Jeżeli nic nie zrobią, żeby poprawiły swoją sytuację, a jak przynajmniej dojdą do tej szóstej ligi i zostaną w niej, to... no to po prostu Hiszpania się pożegna, bo widać, Hiszpania nie potrafi dobrze grać w szóstej lidze. Dobrze. Ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego opening packa. Otworzymy sobie jeszcze jedną paczuszkę na zachętę, żeby sobie nieco osłodzić humor. I zobaczymy, co nam wypadnie w tej paczce za 7,5. Tak sobie otworzymy dla jaj. A tu? O, gówno. Muslera. Chuj mnie obchodzi jakiś Muslera. Ale kartki kontraktów weźmiemy z wielką chęcią. Mi się akurat przydadzą. No i skończymy odcinek, no. Co ja poradzę? Że remis. Co z tą Muslerą? A chuj, na Quicksada pójdzie. Jakoś mnie nie obchodzi on. Dobra! Ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego meczyku z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Z tej strony był Skorpio, trzymajcie się, na razie, yo! Ale wiecie, zmęczenie potrafi zmienić. Dobra, Messi... Może coś wypadnąć? Może nie, może tak, może nie, to że nie, nie. Elise, kurde. Co to za gówno, rąbane ścierwo. No i Quicksand reszta. No i zaraz spłyniemy z końców. Bieda, welcome. Co poradzić? Pięknie się te paczuszki otwierają, a jak mi się trafi jeszcze toc, tak na koniec, no to świetnie, to się nieco bardziej wzbogaca. Kotwica. O i kolejny stadion, Santiago Bernabeu, kurde, to śmiesznie się nazywa, Bernabeu, takie francuskie. Dobra, teraz Deutsch. Dawaj. Coś pokażesz. Chcę nawyżej swojego pytonka krótkiego. Dobra. Aha, aha. Okej. Wszystko jasne. O, i reszta. Quicksand. Jeszcze tak z 8 paczek potwieramy. Tak max do 9 i kończymy, no. Co poradzić? Okej, idzie. Idzie. Kucko, kurde. Co on tu robi? Kto mu kazał tam być? No i reszta Quicksand. Ja będę się tak dupił z nimi. Felaini. Ale mi to humor poprawiło.
naprawdę nie ma co. Ale pójdziesz tam na dostawkę, a reszta Quicksell. Dobra, pięknie. A myślałem, że mi eksp skoczył, ale mi się zdawało. No, zdawało mi się. Reżykow, kurde, kolejne ruskie. Niedorozwinięte gówno. Sorki, że już tak nic nie mówię, ale po prostu myślę, że już mi się nic nie trafi. Moje szczęście już tutaj umarło całkowicie. Bardzo się cieszę. O, i czwarta darmowa paczka. To przynajmniej tyle dobrze. Może dali mi tu jakąś darmową paczuszkę. No i reszta to raczej Quicksell jak nic. Okej, bardzo fajnie. Ciekawe jestem, co wypadnie. Helton, kurde, na kim i on? Jezu, tyle tych kart jednorazowych dostałem, że to jest koszmar. No i reszta Quicksell. 50k nam zostało, no fajnie. Po prostu nie dowierzam. Z miliona już przejść na taką sumę. Ale odważyłem się, no. Kusiło i tak mnie. Dobra. Marcelo Moreno. Jakieś gówno. I do widzenia, do Quicksella. Dobra, jeszcze tak z 5-6 paczek i to już będzie koniec. Tak? Dawać. Nic. No, jeszcze tak z 4 paczki. No, 4 ostatnie. O, o, coś się długo ładowało. Chyba coś będzie, coś będzie, coś będzie, coś będzie. Za bardzo sobie nadzieję robiłem. Ale tak się fajnie długo ładowało, ale nie. Nie, nie, nie. Jednak się pomyliłem. I to stanowczo za bardzo. Bramkarz z Manchesteru United. Ciekawe, na co mi taki. W sumie wystawię go na sprzedaż. Może coś pójdzie. Nie znam typa, co prawda. Kolejny stadion. Europa. I reszta Quicksell. Dobra. Coś się długo ładuje. Ta FIFA chyba próbuje mnie... nie wiem. Kity wciskać. Dobra. Idzie coś. Ostrago. Badums. Jalić. Kurde. Na co mi taki piłkarz? Ja bym je on obchodził. No to szybko idzie. To fajnie, cieszę się. Dobra, poszło. Hildebrand, kurde, idź mi stąd. Nic ci to nie pozwolił być. I reszta Quicksell. Dobra, ostatnie końce. Jak tak patrzę na tą małą ilość końców, to jest, aż mi się po prostu żal robi, że tyle wydałem, że tyle sprzeniewierzyłem. Ale otworzyłem 2 tocy, 4 złote paczki, kilka nawet takich
Palacio. No i kolejna paczka, kurde, darmowa z tego World Cupa Palacio. Wystawię go. Może coś będzie warte. Znowu ten Caseres, kurde. A powiedz nawet i trzech Caseresów, kurde, nie. Ile tych piłkarzy, że głowa mała. I Quick Sell, i dwie ostat. Już nawet na dwie mi nie starczy. Już ostatnia paczuszka. Za 7,5. No nie dowierzę po prostu. Ach, ostatnia. O, nie skoczył mi exp. Ale ładowało się długo. Na tyle długo. Nie. Za bardzo w to wierzyłem. Dobra. To był chyba mój najlepszy opening pack, jaki chyba mogłem, nie wiem, w ogóle nagrać. Zrobię to tak, że będę wrzucał co odcinek po 100 tysięcy 7,5, bo nie będę wam wrzucał wszystkiego na raz. Bo to by musiało mi zająć, kurde, wieki. I otworzę sobie jeszcze ostatnią taką paczkę za 5K. Jebać biedę. W sumie. No, jestem biedny. Pierwszy raz patrzę od dawna na taką sumę. A, dobra. Jakieś ścierwa. Gorsze niż, kurde, mój ryj. No i znowu Aspilqueta. Fajnie. W takiej paczce. Dobra. Reszta Quick Sell. No i dobra. Żegnamy się. O, tu mamy 4 złote paczki, ale to ja ich już nie otwierać nie będę. To mi szkoda w sumie tych paczek. Zatrzymam sobie je na pamiątkę. W sumie ja wam dziękuję za zobaczenie chyba najdłuższego i najlepszego opening packa w historii mojego kanału. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie, yo.